9 osób, z którymi lepiej nie zadzierać. O! Oglądamy filmiki dla nas. Jak nie masz co robić, to 9 osób, z którymi warto nie zadzierać. Znaczy lepiej. Spartiatics! Yeah, boy! Trafia się czasami na ludzi, którzy od razu wywołują wrażenie silnych, pewnych siebie, a nawet niezwyciężonych. Większość z nich zachowuje się w porządku, ale są też tacy, z którymi lepiej nikt nie powinien zadzierać. Ten facet sam nazywa siebie Czarnym Ninja i prezentuje wręcz niewiarygodne opanowanie sztuk walki. Zręczność, szybkość, moc. W ringu za Uguru po prostu nikt nie nadąża. Giga od dzieciństwa trenuje karate. Potem zaczął też trenować boks tajski i zapasy. Co on robi? Ty, tyle czasu trenuje, nikt mu nie powiedział, że to się podnosi, a nie bije? To niezły ty uczeń karate. Nie no, debil po prostu. Serio, debil, nie? Też trenować boks tajski i zapasy. Co więcej, ten człowiek nie uważa, że trzeba się jakkolwiek powstrzymywać. Media już kilka razy informowały, że Giga trafił na policję po tym, jak brał udział w bójkach ulicznych. On sam w sieciach społecznościowych przedstawia się jako aktor i model sportowy. Czarny Ninja w swoim treningu zaczął wykorzystywać elementy parkour i akrobatyki, co widać w każdym ruchu. Jego styl jest fascynujący, a sprawność fizyczna po prostu niesamowita. Znaleźli się jednak komentatorzy, którzy uważali, że w prawdziwej walce te wszystkie sztuczki nie pomogą i nadają się tylko do występów przed kamerą. Spójrzcie jednak na Uguru. W kilka sekund wykonuje serię ćwiczeń. Niełatwo się im przeciwstawić. Minara Kavan zajmuje się starożytną sztuką walki Kalaripayattu. Przyjmuje się, że ma ona 1300 lat. Odbywa się na specjalnych arenach. Wojownicy skaczą nawet na wysokość 2 metrów i używają włóczni, mieczy, to... W sensie na wysokość... Oni tak trenują, że na pierwsze piętro z ziemi wskoczą, rozumiesz? To jest trening... Nie wiem, jak w Dragon Ballu, że inne przyciąganie ziemskie w maszynie jest i oni trenują w tej maszynie. Toporów oraz tarcz. Na udział w walkach pozwala się mężczyznom i kobietom. Zwykle robią to do 20 roku życia, po czym dziewczyny się wycofują. Ale nie Minara Kavan. Ma już 76 lat i nie zamierza rezygnować z tego, co tak dobrze. Czekaj, tu chodzi o tą... Ćwiczy tę sztukę walki, odkąd miała 7 lat, a teraz jest nauczycielem w akademii. Robi dziś wszystko, by ta starożytna walka nie umarła. Jej uczniowie to nie tylko ludzie tej samej narodowości, co ona, ale także obcokrajowcy. Nazywają ją babcią. Mina prowadzi swoje nauki bezpłatnie. Uczniowie na koniec mogą jednak przekazać dobrowolne darowizny, pozwalające, by Minara Kavan mogła uczyć sztuk walki wszystkich chętnych. Shi Yanling ćwiczył kung fu w świątyni Shaolin od 5 roku życia. Uczył się też innych sztuk walki. Legendarny klasztor Shaolin niechętnie dzieli się swoimi sekretami. Większość mnichów wojowników nigdy nie opuszcza Chin. Dlatego graniczy z niemożliwym, by zobaczyć ich prawdziwe mistrzostwo, a nie tylko zwykłe sztuczki. Istnieje jednak mnich, który odważył się pokazać światu prawdziwą siłę i sztukę walki legendarnej szkoły, ale także stał się prawdziwym symbolem świątyni. Shi Yanming reprezentuje już 34. pokolenie słynnej rodziny mnichów Shaolin. To on swego czasu otworzył pierwszą oficjalną świątynię Shaolin. To jest Dragon Balla, Krillan. Szkolenie Shi Yanminga, 100%. Na wojownika, wszyscy z Dragon Balla w tym filmie. Nadzorem jego ojca i dziadka w klasztorze Shaolin w prowincji Henan. Coś tu nie gra. Ta świątynia liczy sobie już 15 wieków. Jego wyjazd z Chin do USA zszokował cały naród. Nikt nigdy wcześniej czegoś takiego nie zrobił. Yanming stał się częścią grupy mnichów, którzy na początku lat 90. po raz pierwszy wyjechali do USA z pokazami swojej sztuki walki na zaproszenie lokalnego stowarzyszenia kung fu. Wtedy Shi Yanming postanowił zostać w USA na zawsze. Po ostatnim pokazie zabrał kopię swojego paszportu, kilka zdjęć i ruszył na poszukiwania słynnego amerykańskiego snu. Postanowił dalej trenować sztuki walki i uczyć tych sztuk innych ludzi. Całkowicie mu się to udało. Czy myślicie, że serio on jest opa? Pokazać swojej siły, ale wchodzi też na ring, dając publiczności absolutnie zapierające dech w piersiach widowisko. Założył swoją świątynię w USA. Dziś prowadzi zajęcia, a nawet zagrał w filmie, oczywiście w roli samego siebie, jako wojownika. Mówi się, że wśród nawyków mnicha jest lizanie rozgrzanych do czerwoności łopat. Dlaczego?
Jak się dostał do USA? Pewnie tak. Lizał rozgrzane do czerwoności łopaty. No, jak inaczej mógł uciec z tych Chin jako mnich Shaolin? No nie inaczej chyba, tak? Czy opłaca się moją myszkę brać? Poczekaj, nie. Czekaj, nie płacą. Nie. Nie mamy pojęcia, ale bez wątpienia jest to imponujące. Ten surowy mężczyzna jest ogromny, ma 196 cm wzrostu, masę mięśni i gęstą czarną brodę. To niemiecki wojownik mieszanych sztuk walki, aktor i fitness blogger. Vito uwielbia inspirować swoich fanów, na przykład pokazując im, jak udało mu się osiągnąć tak imponujące rozmiary. Sądząc po liczbie subskrybentów, których jest już ponad 100 tysięcy, Vito Pribazari ma sporą rzeszę fanów. Co sobie... Ale co ma do tego, żebyś się z nim nie napieprzał, że on jest dopakowany? Nic. Przecież. O czym oni pieprzą w tym filmiku? Ty, a ciekawy, czy ten mnich serio taki OP, bo ja kiedyś widziałem, jak mnich się napieprza na jakimś ala KSW, czy coś takiego, że tam bokserzy wychodzili i tam K1 i tak dalej, no i nie mogli go naklepać. Także może on też jest OP. Albo to skamer. Wyobrazisz, kiedy usłyszysz słowo ninja. Prawdopodobnie widzisz ukrytego wojownika, który chowa się w cieniu i rzuca nunchaku. To tylko stereo... No nie. Tym się nie... Nie, tym się nie rzuca. Nie. Nie, poczekaj. Coś tu w dupę nie gra. Kto pisał ten pieprzony scenariusz? Typy. Przed tobą Mindy Kelly, mistrzyni sztuk walki ze sportem związana od 4 lat. Przez ten czas zdobyła kilkanaście tytułów i nie widzi przed sobą żadnych ograniczeń. Mindy zawsze marzyła o aktorstwie i występach w filmach akcji. Dlatego przeprowadziła się nawet do Hollywood. Póki co koordynuje tam teledyski z takimi gwiazdami jak Lady Gaga, Childish Gambino i Metallica. Ta dziewczyna, która no mimo prawie. Wszystko odnosi sukcesy i dąży do celu, jest prawdziwą inspiracją. Co się stanie, jeśli połączysz sztuki walki, takie jak taekwondo, gracje, wushu, improwizowane ruchy capoeiry i dodasz do nich elementy akrobatyki? Powstanie oszałamiający styl walki, który jest podobny do nich wszystkich, a jednocześnie wygląda jak nic innego na świecie. Ten styl zaczął rozwijać się w... Dobra, czekajcie. Muszę to znaleźć. O, patrzcie, co się stanie, jak połączycie te wszystkie style. Co przed chwilą chłop powiedział, słyszeliście? Patrzcie, co się stanie, jak połączycie te wszystkie style. Zobacz. To się stanie. Oglądaj. Chłop połączył wszystkie style, co mówili. Niesamowite. No poczekajcie, dajcie się rozkręcić mi. Czekaj chwilę. No, chyba to połączenie nie wyszło. Dziękuję bardzo za donate'a. Puszczę jeszcze raz. Albo nie, bo się zbugowało gówno pieprzone. Kurde, no! Pojawiło się i skipnęłem, bo myślałem, że się zacięło. Jeszcze raz. Daj mi sekundę. Listen, siódma maestria. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Siema kurewko, podbijamy Europę? Dziękuję bardzo. Ona się sama podbije. My tylko musimy lekko poruszyć dźwignię. W latach 90. ubiegłego wieku i na początku lat 2000. Wymaga niewiarygodnej zręczności i dokładności.
Jednym z najlepszych przedstawicieli tej niesamowitej sztuki walki jest sławny koreański wojownik Ingun Yu, szerzej znany jako Kick Gun. Zaczął ćwiczyć taekwondo w wieku 5 lat, a pasja do sztuk walki dorastała razem z nim. Pewnego dnia Ingun Yu zdał sobie jednak sprawę, że chce spróbować czegoś nowego, innego, a przy tym opartego na znanym mu już sporcie. Tak został Kick Gunem. Dziś zdolności tego faceta po prostu porażają. Można tylko próbować poradzić sobie z zawrotami głowy w czasie oglądania, jak Ingun Yu wiruje w powietrzu. Zwykle siłacze wyglądają imponująco, ale J.D. Anderson dodatkowo wyróżnia się na swój sposób. J.D. Anderson. Nie mogę. Coś ty nie gra dzisiaj. Dodatkowo wyróżnia się na swój sposób i nie chodzi tu tylko o to, że uważa się za zdolnego do wszystkiego. Łamie i rozbija różne przedmioty. Wygina patelnię gołymi rękami. Anderson jest prawdziwym siłaczem. Wszystkie wątpliwości wobec jego siły powodują tylko, że J.D. Anderson angażuje się jeszcze bardziej. Strongman 6... On by mógł człowiekowi zgnieść czachę, tak? Złapałby tak... Ksz, czy nie? Czy to oszust? ...razy został rekordzistą świata i nosi tytuł Iceman. Dlaczego? J.D. Anderson łamie ogromne lodowe bloki własnym ciałem, bez żadnych dodatkowych narzędzi. Tylko masa ciała, siła i prawdziwy gniew wobec zimnego lodu. Jeśli myślicie, że umiejętności, strzały i sokoli wzrok Robin Hooda są nieco przesadzone, to po prostu nic nie słyszeliście o Lukasie Nowotnym. Pochodzi z byłej Czechosłowacji, gdzie nauczył się rzeźbić w szkle, a potem wyjechał do USA. Przez długi czas pracował w zawodzie, ale później zmienił koncepcję i postanowił realizować swoją prawdziwą pasję. Na hita tamtego? W 1997 roku założył firmę Saluki Bow. Mówi się, że robi najlepsze łuki na świecie i mowa tu oczywiście nie o sportowych, ale tradycyjnych modelach tej broni. Łucznictwo jako sport olimpijski jest obecnie rozwinięte we wszystkich krajach świata, ale dawną, tradycyjną formą łucznictwa zajmują się nieliczni. Lukas Nowotny nie tylko produkuje takie łuki, ale też odnosi sukcesy jako instruktor i wykazuje po prostu niesamowite umiejętności strzeleckie. Nie trafił, nubek. Wielokrotne zwycięstwa w zawodach międzynarodowych tylko to potwierdzają. Choć nawet bez medali, wystarczy spojrzeć, jak Lukas chwyta łuk, aby zrozumieć, że jest w tym świetny. Wystrzeliwuje strzałę pędząc na koniu obok celu i trafia w niego bezbłędnie. Najbardziej kompletna lista osiągnięć mistrza znajduje się na jego stronie internetowej, a długość tej listy jest naprawdę niesamowita. Daniel D'Angelo nie ma jeszcze 18 lat i już strzela niczym Bóg z każdego rodzaju broni. Woli nie słuchać krytycznych komentarzy i złych doradców. Robi to, co chce i robi to coraz lepiej. Dziewczyna regularnie występuje na zawodach, ale marzy, by zostać prawnikiem. Być może życie zmieni plany Danieli i będzie ona potrzebna na nagraniach filmów wojennych. W końcu kobiet, które wiedzą, jak posługiwać się bronią w profesjonalny sposób, jest bardzo mało. Prawdopodobnie każdy mężczyzna chyba chciałby nie mieć takie mięśnie jak Arnold Schwarzenegger. Ale... ja co się dzieje? Co on pierwszy? Co się dzieje? Jaki tryhard na lektorze? Mężczyzna chciałby mieć takie mięśnie jak Arnold Schwarzenegger, ale wymaga to naprawdę dużo pracy. Tymczasem Ben White już ma ogromne mięśnie. Urodził się 30 października 1978 roku na Florydzie. Ben White? Od 16 roku życia uprawia sporty siłowe. Początkowo sportowiec występował na konkursach wyciskania na ławce. Nieco później wystartował w trójboju siłowym, a potem w kulturystyce. Od 2008 roku rozpoczęła się jego zawodowa kariera jako kulturysta. Pa, jaki kulturysta, pa. Dużo chyba trenował w McDonaldzie. Co to jest? Turysty. Brał wtedy udział w New York Pro Championships, gdzie zajął 6. miejsce. Prawdziwy sukces Ben osiągnął w 2011 roku, kiedy udało mu się wygrać pierwszy profesjonalny pokaz Tampa Pro Championships. To zwycięstwo pozwoliło zakwalifikować go do zawodów Mr. Olympia 2011. Ben White jest obecnie aktywnym, profesjonalnym kulturystą i trójboistą siłowym.
W listopadzie 2007 roku jego zdjęcie zostało opublikowane na okładce magazynu Muscular Development. Kurde, znowu leżę. Wszyscy ludzie porażają swoimi zdolnościami fizycznymi. Ale co ma to, że on ma mięśnie do tego, że nie chcesz z nim zadzierać? Nic, przecież na pieprzaniu się to... Ja pierdzielę, co się dzieje? Trwałość, cierpliwość i samozaparcie w ich przypadku wykonały swoją pracę. Oni osiągnęli wyżyny, każdy w swojej dziedzinie. A teraz a innym pozostała jadłem. Już tylko druga rzecz. Patrzeć na nich, nie wierząc, że coś takiego jest w ogóle możliwe. Jeśli się zgadzasz, polub i zasubskrybuj nasz kanał. Huzaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!